Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj rozwiążemy sobie kolejne zadanie z ruchu jednostajnie opóźnionego, a zadanie ma treść następującą. Samolot w chwili zetknięcia kół z płytą lotniska podczas lądowania miał szybkość 295 km na godzinę. Znajdował się wówczas w odległości 2,4 km od końca toru przeznaczonego do lądowania, rozpoczynając trwające 49 sekund hamowanie ze stałym przyspieszeniem aż do zatrzymania. Napisz równanie przedstawiające zależność współrzędnej położenia samolotu od czasu, zakładając, że poruszał się on wzdłuż osi X, to jest podpunkt A, i podpunkt B, oblicz wartość przyspieszenia samolotu podczas hamowania oraz odległość od końca toru do miejsca, w którym się zatrzymał. Dobra, na początek o wiele prostszy podpunkt A, podpunkt A, w którym jeszcze nie trzeba tak naprawdę nic liczyć. Dobra, i mamy napisać równanie x od t tak naprawdę. Zakładamy, że samolot się poruszał zgodnie z kierunkiem osi x. No i dobra, x0 wynosi 0. No, tak sobie przyjmiemy układ współrzędnych, żeby było nam jak najprościej. Zatem przyjmiemy go w punkcie, w którym rozpoczęło się hamowanie samolotu. Więc x0 równa się 0. Dostajemy V0 AZT, to V0 wiemy, że tam wynosi 295 km na godzinę. V0T minus A T kwadrat drugich. I to jest tak naprawdę całość naszego równania na współrzędną X od T. Potem oczywiście możemy sobie podstawić wartości liczbowe za V0, za A, ale nie jest to rzecz konieczna. Natomiast teraz przystąpimy do podpunktu B, niestety trudniejszego. Oblicz wartość przyspieszenia samolotu podczas hamowania. To jest część pierwsza. Przyspieszenie samolotu podczas hamowania. Zakładamy, mamy to podane w treści zadania, że przyspieszenie było stałe. Mamy to napisane ze stałym przyspieszeniem. W związku z czym możemy zapisać, że A to jest po prostu delta V przez T. Delta V to jest V początkowe minus V końcowe. Tak zapiszemy, będzie ładniej. Przez T. Ta zmiana szybkości, jak wiemy, to jest zmiana szybkości od 295 km na godzinę do 0 km na godzinę, dlatego że samolot nam się musi zatrzymać, więc wynosi ona 295 km na godzinę w ciągu, mamy to napisane w treści zadania, trwające 49 sekund hamowania, a zatem w ciągu 49 sekund. 295 km na godzinę przez 49 sekund. No i teraz ktoś by się zapytał, no spoko, no to mamy już wszystko, ale czy możemy tak po prostu podzielić? Niestety nie możemy tak po prostu podzielić, dlatego że tutaj mamy godzinę, a tutaj mamy sekundy. A zatem mamy pewną, no niestety, niezbieżność jednostek, tak? Tutaj sekundy, tutaj godzinę. Musimy przeliczyć albo sekundy na godzinę, albo godzinę na sekundy. Łatwiej, wydaje mi się, będzie nam przeliczyć godzinę na sekundy. Wiemy, że jedna godzina to jest 60 razy 60, czyli 3600 sekund. Zatem w ciągu sekundy, ten samolot w ciągu godziny nam pokonuje 295 km, a zatem w ciągu sekundy pokona 3600 razy mniej. Dlatego, że to będzie tylko 1,3600 na tego, co by pokonał w ciągu godziny. Zatem będzie to 295 przez 3600 km na sekundę i przez 49 sekund. No, możemy tak zrobić i w ten sposób otrzymamy przyspieszenie wyrażone w kilometrach na sekundę kwadrat. Ja za chwilę to wpiszę w kalkulator, zobaczymy, ile nam wyjdzie. O, wynik jest taki troszeczkę brzydki. 0,00167 w przybliżeniu kilometra na sekundę kwadrat. W przybliżeniu, więc damy falkę tutaj. Ok, tyle w przybliżeniu wynosi przyspieszenie tego samolotu.
Składowa oczywiście jest ujemna, jest przeciwnie skierowana do kierunku ruchu. No i dobra, teraz musimy obliczyć drugą rzecz, czyli odległość od końca toru do miejsca, w którym się zatrzymał ten samolot. Wiemy, że cały tor ma długość 2,4 km, czyli odejmując od tej całkowitej długości tą drogę, jaką pokonał samolot, dostaniemy tak naprawdę nic innego jak właśnie odległość od końca toru do miejsca, w którym się zatrzymał. Zatem to L nasze poszukiwane będzie 2,4 km minus S, czyli drogę, którą pokonał samolot. No dobra, ale w takim razie musimy policzyć S. Co to będzie S? Korzystamy z tego wzoru. Pokonana przez samolot droga jest tak naprawdę w tej sytuacji równa całkowitej współrzędnej, jakby różnicy współrzędnych, ale początkowa współrzędna jest 0, dlatego ostatecznej współrzędnej tego samolotu co do wartości. No zatem jest to V0T minus znowu AT kwadrat drugich. No dobra. Podstawiamy wartości. V0 to jest 295. I tutaj znowu zrobimy sobie 295 przez 3000. O, może zapiszę troszeczkę ładniej. 295 3600, żeby móc to sprowadzić do kilometrów na sekundę, razy 49 sekund. To jest nasz człon V0T. Minus teraz AT kwadrat drugich. Czyli to przybliżone nasze przyspieszenie 0,00167, ależ liczby, na sekundę, razy 49 sekund do kwadratu i wszystko przez 2. Dobra, teraz to trzeba przeliczyć, ile to będzie. Dobra, wklikam na kalkulator i zobaczymy, co nam wyjdzie. Pierwszy człon to jest w przybliżeniu 4,02. A drugi, zaraz zobaczymy, 49 razy 49 i razy 0,00167. O, momencik. Jest to w przybliżeniu 2,0005 tak naprawdę. Oczywiście tutaj kilometr. I tutaj kilometr. No i wyszedł nam bardzo ciekawy wynik, a mianowicie, no tak w przybliżeniu 2, przecinek, ile to będzie? 0. No i troszeczkę mi zawiesiło, dobra, 0,2, przecinek 0. 1,5 km, rzecz jasna. No, proste działanie, dobra. Czyli taką drogę pokona nasz samolot od tego momentu, w którym rozpocznie hamowanie, do momentu, w którym zakończy hamowanie. No dobra, to musimy obliczyć w takim razie, jaka odległość mu zostanie do końca lotniska. Ile miał jeszcze miejsca, ile miał tej rezerwy. Ale to się równa tutaj, tak, żeby już nie marnować miejsca, tutaj to napiszę. 2,4 km. Wracając ponownie do tego równania, podstawiając tutaj nasze wyliczone przed chwilą S, 2,4 km minus 2,015 km. To się równa 0,380
85 km. No i dobra. Czyli no zostało mu 385 metrów w przybliżeniu, a zatem całkiem dużo. Jeszcze trochę tego miejsca miał. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe z tego zadania. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam przy okazji do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.